się przeprosin od szefa MSZ. Nie wiem, czy pana na to stać, ale jak pana stać na to, to dobrze by było, żeby pan wyszedł i przeprosił polskie kobiety. Pan Szykowski nie wycofuje się ze swoich słów, jak argumentuje to sprzeciw wobec niektórych wulgarnych haseł padających podczas czarnego protestu. Niczego do niego nie powiedziałem, że miałem się raz. Jeszcze raz powtórzę. W pożyciu śmierci w naszej cywilizacji nie rozmawia się na wiecach, nie rozmawia się na ulicach i nie używa się haseł, które nie są w stanie powiedzieć mężczyznom, jakie były używane na ulicach. Projekt Komitetu Stop Aborcji trafił decyzją Sejmu do prac w komisjach. Natomiast posłowie odrzucili obywatelską propozycję przewidującą zalegalizowanie aborcji do 12 tygodnia ciąży. Karol Darnarowski, Polskie Radio. Może krótka PiS-y, Beata Mazurek mówi, że wypowiedź Witolda Waszczykowskiego w sprawie czarnego protestu nie jest stanowiskiem PiS-y. Wypowiedź Witolda Waszczykowskiego nie jest ani stanowiskiem partii, ani stanowiskiem grupy. To jego prywatne zdanie, za które ponosi pełni odpowiedzialność. My, jako partia, się z nim nie identyfikujemy. Rozumiem emocje, które towarzyszą jego wypowiedziom, ale tego zdania nie podzielam. Jak dodawała Beata Mazurek, Prawo i Sprawiedliwość nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego aborcji. Minister rolnictwa podkreśla, że o stosunku polskich władz do umowy CETA zadecyduje Rada Ministrów. To odpowiedź na pikietę producentów żywności przed Sejmem, którzy przestrzegają przed umową transgraniczną Unii Europejskiej z Kanadą. Jako zagrożenia wymieniają niższe ceny produktów.